Ewolucja napędów jest faktem, a konferencja jest wpisywaniem się w tą dyskusję i tutaj no, praktycy przede wszystkim przedstawiają to, co mają, to, co proponują, to, co uważają, że będzie przyszłością, a inni uważają co innego, że będzie przyszłością. I dlatego takie rzeczy są bardzo cenne, zresztą super, że Phoenix to zainicjował. Phoenix Poland zajmuje się od 18 lat silnikami. Generalnie jesteśmy przedstawicielem wielu producentów europejskich silników, którzy wprowadzają nowoczesne rozwiązania na rynek europejski, światowy. W związku z tym powstała potrzeba pokazania tych produktów szerzej na rynku polskim. Te przedstawicielstwa, które mamy, możemy zaproponować kompletne rozwiązania napędowe dla jednostek pływających i oceanicznych, i małych jednostek typu kutry rybackie, jak te łodzie. Ja dzisiaj będę trochę starał się opowiadać o pełnym łańcuchu wartości wodoru, to znaczy nie tylko czystym wodorze, który można by wykorzystać w silnikach spalinowych czy w ogniwach paliwowych, ale też jako tak zwaną derywatę, czyli pochodną, wszystkie pochodne, które, do których ten bardzo pożądany zielony, niebieski, różowy, wszystkie te kolorowe odmiany wodoru możemy wykorzystać, produkując inne również nośniki energii, które na bazie wodoru jesteśmy w stanie wyprodukować w procesach syntetycznych.